Dwa nazwiska, aktywna kampania i jeden zwycięzca. Według sondażowych wyników Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich i to on przez najbliższe 5 lat będzie sprawował najwyższy urząd w naszym państwie. Kandydat PiS-u uzyskał 52% poparcie i wyprzedził Bronisława Komorowskiego o 4 punkty procentowe. Andrzej Duda zwyciężył również w Tarnowie, uzyskał 55,53% głosów. Bronisława Komorowskiego poparło 44,47% wyborców. W Tarnowie w wyborach udział wzięło 56,8% uprawnionych do głosowania. Frekwencja w całej Polsce według sondaży wyniosła 55,5%.